Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj tematy afrykańskie, jeżeli Afryka, ze mną jest profesor Andrzej Polus. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, witam wszystkich. Początek czerwca, właściwie jeszcze wydarzenia, którymi żyje Republika Południowej Afryki, nawet sprzed tygodnia funkcjonariusze sił bezpieczeństwa usunęli członków Partii Bojowników o Wolność Gospodarczą właśnie z parlamentu RPA i tutaj nawet podczas tego przemówienia mieli zaczepić prezydenta Ramaphosę, wezwali go do ustąpienia w oczekiwaniu na śledztwo karne. Panie profesorze, co to za śledztwo i właściwie co skrywał prezydent Republiki Południowej Afryki? No, skrywał i gdzie skrywał? Gdybyśmy się cofnęli jeszcze tydzień wcześniej, w Limpopo miała miejsce konwencja Afrykańskiego Kongresu Narodowego, która w założeniu miała wzmocnić pozycję prezydenta Ramaphosy, wykazać, że Afrykański Kongres Narodowy jest wspólnym frontem, zjednoczonym i prezydent Ramaphosa będzie kandydatem w kolejnych wyborach prezydenckich. Ale równocześnie do tej konwencji były szef południowoafrykańskiego wywiadu, Arthur Fraser, który jest łączony z frakcją Jacoba Zumy, byłego prezydenta, powiedział, że ma bardzo twarde dowody z nagraniami, ze zdjęciami na korupcję byłego prezydenta. No i te dowody pokazał. Okazało się, że w 2020 roku na rancho, znaczy Cyril Ramaphosa, od tego powinniśmy zacząć, jest jednym z najbogatszych południowoafrykańczyków. On miał być zamiast Thabo Mbekiego następcą Nelsona Mandeli. On był głównym negocjatorem Afrykańskiego Kongresu Narodowego w czasie negocjacji w Kempton Park. To jest taki odpowiednik naszego okrągłego stołu, kiedy Partia Narodowa zgodziła się w sposób pokojowy oddać władzę. Oczywiście ten proces nie był pokojowy, mieliśmy bardzo dużo Soweto, Black Townships, one stanęły wówczas w płomieniach, ale architektem porozumienia pomiędzy Partią Narodową a Afrykańskim Kongresem Narodowym był właśnie Cyril Ramaphosa. Mandela wybrał Mbekiego i Ramaphosa poszedł w sferę biznesu. Tak jak powiedziałem, jest jednym z najbogatszych południowoafrykańczyków, co po skorumpowanych rządach Jacoba Zumy, po tej straconej dekadzie, aferze State Capture, rodzinie Gupta, która właśnie w Dubaju została aresztowana, miało być gwarancją, że ten prezydent łapówek przyjmował nie będzie. Tymczasem okazało się, że na jego farmie w Falafala, też w Limpopo, on ma dużo biznesów, między innymi ma park safari i handluje krowami, doszło do włamania i z jego sofy ukradziono 4 miliony dolarów. Nigdy nie były zadeklarowane. Dlaczego prezydent RPA trzyma w swojej sofie 4 miliony dolarów? To jest główne pytanie. Czy zapłacił od nich podatek? Skąd one się tam wzięły? No, prezydent twierdzi, że prowadzi biznes, gdzie skupuje krowy bądź sprzedaje za gotówkę, no i dlatego tyle gotówki było. Ale później w tym raporcie Frasera są oskarżenia o to, że sprawa była tuszowana. Prezydent Ramaphosa miał dzwonić do prezydenta Namibii, bo jeden ze złodziei był Namibijczykiem, żeby go tamte siły porządkowe znalazły. Lider Economic Freedom Fighters Julius Malema właśnie twierdzi, że jest to gang prezydentów tutaj południowoafrykańskich, którzy ze sobą koordynują i się wzajemnie wspierają. To może jest śmieszne. Moi południowoafrykańscy przyjaciele, właśnie rozmawiałem z Peterem Fourier i nawet w żartach mówi, a to schowaj to do sofy, co tam masz, każdy dzisiaj tak przecież robi. Ale to tak naprawdę śmieszne nie jest w kontekście walki wewnątrz Afrykańskiego Kongresu Narodowego, w kontekście budowania przez Ramaphosę wizerunku człowieka, który walczy z korupcją wszelkimi możliwymi siłami. Liderzy opozycji EDA, John Steinhausen i Mandami wzywają go do ustąpienia. O tej akcji w parlamencie, kiedy straż parlamentarna musiała wyprowadzić działaczy Economic Freedom Fighters z sali posiedzeń, gdyż nie dopuszczali zupełnie prezydenta do głosu, już pan powiedział. No i niedobre będą konsekwencje dla życia politycznego w RPA, bo tam polityka jest też trochę takim performancem. Afrykański Kongres Narodowy na pewno wyjdzie z tej sytuacji słabszy niż był wcześniej. No bo Ramaphosa budował swój wizerunek na krytyce Jacoba Zumy. Na tym, że weźmie i wsadzi go do więzienia. On też nie jest z luzem.
A kwestia zuluska, ona wybuchła rok temu w Gautengu i w KwaZulu-Natal w czasie największych zamieszek po wsadzeniu Zumy właśnie do więzienia. No po prostu ludzie wyszli na ulicę, zaczęli plądrować sklepy. To oczywiście było skorelowane z COVID-em, z lockdownem, z niemożliwością zarobkowania. Także te kwestie etniczne mogą wyjść, mogą się po prostu w Republice Południowej Afryki uwidocznić. Ale tak, sprawa Sofy, utrzymywania ogromnych ilości gotówki pod materacem, to jest to, czym żyje dzisiaj Republika Południowej Afryki. Czyli nie wiadomo, jaka przyszłość polityczna dla Ramaphosy, też kryzys wiarygodności, ale w tym też całym kryzysie, w jakim właściwie całe państwo się znajduje. Tak, kryzys wiarygodności to jest chyba najważniejsza kwestia. Państwo znajduje się w kryzysie gospodarczym. Wróciło w zeszłym miesiącu do poziomu PKB sprzed 3 lat. Ale wzrost gospodarczy, jeśli dobrze pamiętam, wynosi 1,9%. To zbyt mało, żeby powstawały tak konieczne nowe miejsca pracy i żeby zagospodarować tą ogromną rzeszę młodych ludzi, którzy co roku na rynek pracy wchodzą. Mamy do czynienia z samosądami nad migrantami. Rząd chce wydalać nielegalnych migrantów, szczególnie wizy zimbabwijczyków. Nie będą już przedłużane z pozwoleniami na pracę. Także RP ma ogromny problem z ksenofobią. I równolegle do tych wydarzeń w czasie konwencji ANC wybuchały akty samosądów, tak można powiedzieć, w stosunku do nielegalnych migrantów, bo gospodarka nie produkuje takiej liczby miejsc pracy, jaką powinna. No i do tego dochodzą te wszystkie sprawy kryminalne. Dochodzi sprawa state capture, właśnie procesu Jacoba Zumy, aresztowania braci Gupta w Dubaju, którzy przez 10 lat mieli korumpować byłego prezydenta. No i niezadeklarowane 4 miliony dolarów w gotówce na farmie Pala Pala w Limpopo Cecila Ramaphosy. Gdzieś RPA ratuje się jeszcze polityką międzynarodową. Był szczyt BRIC, jeśli chodzi o ministrów obrony. Tam jest pełne wsparcie dla Rosji wyrażone. Kanclerz Scholz był w RPA, gdzie RPA też wypowiadało się tak chłodno o wprowadzeniu jakichkolwiek sankcji dla Rosji. Wczoraj w parlamencie minister transportu powiedział, że koniecznie należy zakupywać ropę z Rosji po cenach niższych niż ceny rynkowe, żeby Rosji pomóc i żeby zmniejszyć inflację w RPA, po prostu nie na rynku międzynarodowym, tam gdzie większość ropy w RPA pochodzi z Arabii Saudyjskiej, tylko żeby zwiększać zakupy w Rosji. Więc tam percepcja tej sytuacji, z którą my tu mamy do czynienia, jest zupełnie inna i jest to widziane jako nasza szansa na wyjście z kryzysu gospodarczego. I też powinniśmy mieć na uwadze. Polska zaczęła już chyba importować surowiec, mowa o węgiel z właśnie z południowoafrykańskich kopalń. Było wiele lat przerwy, nie zakupowaliśmy, bo nie mieliśmy potrzeby? Czy to są takie wspólne właściwie europejskie zakupy w RPA? No co, dokładnie nie wiem, wydaje mi się, że ten kontrakt jest tylko polski, czy on jest ogólnoeuropejski. My sprowadzamy ten węgiel do naszych elektrowni i to musi być odpowiednia kaloryczność tego węgla. Ja się dokładnie nie znam na procesie technologicznym, ale wiem, że węgiel australijski i węgiel południowoafrykański spełnia te kryteria, które powinien spełniać węgiel do naszych elektrowni. Jeżeli jest jakieś państwo, w którym toczy się w Afryce debata na temat odchodzenia od węglowodorów, RPA nie ma żadnych zasobów ropy, ale ma bardzo bogate zasoby węgla. Część ropy w RPA jest też produkowana z węgla, tak jak naziści produkowali w czasie II wojny światowej. Syntetyczne paliwo cały czas w RPA jest produkowane. Dlaczego ten węgiel i w jakich ilości został zakontraktowany z RPA? No nie znam szczegółów tego kontraktu, ale tak, słyszałem, że będziemy z RPA węgiel sprowadzali. Dzisiaj na temat problemów prezydenta Republiki Południowej Afryki oraz o też kryzysie, w jakim znajduje się samo afrykańskie państwo, komentarz profesor Andrzej Polus z Uniwersytetu Wrocławskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.